Kevin J. Johnston, Kevin J. Johnston, reportaż wolności. To, co zobaczycie, jest odrażające. Jeżeli nie lubicie oglądać rzeczy odrażających, to odczepcie się. Nie rozpaczajcie mi tutaj, bo nie słucham was. A więc małe dziewczynki bawią się, jeżdżą sobie na rowerkach. W ten sposób właśnie małe dziewczynki powinny się bawić. Robią kółeczka, śmieją się, chichrają. A teraz nadchodzi jakiś mężczyzna. Widać, że one go nie znają. Mężczyzna nadchodzi, rozgląda się, rozgląda. I łubudu, uderza całą parą małą dziewczynkę w tył głowy. Ten oto mężczyzna jest muzułmaninem, oczywiście. Czy wiecie, dlaczego ta mała dziewczynka została uderzona w głowę? To nie jest jego córka. Zobaczcie, jak ucieka. Tak właśnie postępują muzułmańscy mężczyźni. Popatrzcie jeszcze raz. Podchodzi, ona go nie widzi, on się zamachnął. Tak jest jego zamach. No i petarda. Popatrzcie na jego posturę. Można zauważyć, że on nie potrafi walczyć. Nabierając zamachu, ażeby komuś przyłożyć, osobnikowi swoich rozmiarów lub większemu, widać po jego nogach, że przerzucił całą wagę ciała na plecy. To jest osobnik, którego przeciętny mężczyzna mógłby zabić swoimi własnymi gołymi rękami. Nigdy nie walczył z innym mężczyzną, tylko tłucze małe dziewczynki. Petarda i zrzucają z rowerka. Wy wiecie, dlaczego tak postąpił? Ponieważ ona nie nosiła na głowie hadżi. Dlatego właśnie ja zajmuję się tym, co widzicie, bo to ludziska przybywa do Kanady. Czy wy mnie rozumiecie? To właśnie przybywa do Kanady. Prawdę mówiąc, to już tutaj jest. Jeszcze raz, dziewczynki, dzieci bawią się, są zagrożone. Małe dziewczynki, które po prostu się tylko bawią. Jezu, spójrzcie na tego faceta. Podchodzi, nie widzi hijabu, nie moja córka, nie wie, kim jest. Petarda, uderza ją w tył głowy, jak tchórz i ucieka. Mam rozwiązanie. Oto jest rozwiązanie do tego problemu. Kiedykolwiek Kanadą i Stany Zjednoczone, kiedykolwiek widzicie muzułmańskiego faceta, który poniewiera dziewczynkami lub kobietami, to oznacza, że nadszedł czas, abyśmy my, mężczyźni, odzyskali nasze męstwo i wtłukli tym typom, przyciskając ich do ziemi, tłukli do stracenia przytomności. A gdy stracą przytomność, to należy tłuc jeszcze mocniej. Leżąc na ziemi, kompletnie nieprzytomni, należy kopać, aż rzepka w kolanie pęknie. Po czym złamać mu łokieć, powykręcać ręce do tyłu i nadgarstki. Trzeba ich po prostu złamać, ponieważ z tą religią nie da się udobrocić. Nie ma sensu prowadzić żadnej dyskusji z facetami, którzy w ten sposób traktują małe dziewczynki, za to, że nie noszą na głowie kawałka szmatki. Z nimi po prostu nie da się rozmawiać. Nie ma możliwości dojść do porozumienia lub do zgody z tymi ludźmi. On nie jest w stanie nic zrozumieć. Jedyny sposób, żeby przemówić mu do rozsądku, że małych dziewczynek nie należy bić, jest poprzez połamanie mu wszystkich kości. A więc obiecuję wam wszystkim tutaj i teraz, że jeżeli coś takiego napotkam na mojej drodze, to po prostu połamię mu wszystkie kości, dopadnę go, gdy mu dechu zabraknie i tak długo będę go katował, aż mnie policja od niego odciągnie. Tak, to będzie atak. Atak z poważnymi obrażeniami cielesnymi dla niego, ale gdy krzywdzisz dzieci, to ja ci pokażę, co oznacza prawdziwe męstwo. Zademonstruję ci, co robi samiec alfa z samcem zetą. To jest niesamowite. To się dzieje w twoim kraju, Kanado, i będzie się działo bardziej. A czy wiecie dlaczego? Dlatego, że wszyscy jesteście lewackimi idiotami. Wsłuchujecie się w nadawnictwo stacji CBC i słuchacie, jak Justin Trudeau mówi wam, że to jest dobre dla naszego kraju. Panowie, nawołuję teraz wszystkich mężczyzn w Kanadzie. Musicie odzyskać wasze męstwo i do diabła z tym, co wam prawią lewacy. Do diabła z feminizmem. Odzyskajcie swoje męstwo i nauczcie się walczyć. Każdy mężczyzna zamieszkały w tym kraju, niech pójdzie do siłowni, niech się zapisze na karate, niech połączą swoje siły z innymi mężczyznami i razem praktykujcie sztukę walki, choćby w waszych ogródkach. Doskonale wiecie, panowie, w jaki sposób zlikwidować to oto ścierwo i musicie to ścierwo właśnie zlikwidować. Gdy krzywdzą dzieci, to nie ma zlitowania się. Ubierzcie na twarze maskę, tak jak to robi Antifa, i połamcie mu kości. Dostałaś to, co chciałaś, Kanado. Wybraliście tego dziecinnego idiotę dżihadzistę Justina Trudeau na premiera Kanady. To wy go wybraliście. Dlaczego? Sami nie wiecie dlaczego. Cóż on zrobił takiego dla kraju oprócz selfies? Absolutnie nic, a wręcz przeciwnie, narzucił nam to do Kanady. Przyszedł czas, żebyście się stali prawdziwymi mężczyznami i dali im nauczkę.